Dzień dobry, witam wszystkich. No to mój kolejny film z World of Tanks. Od razu przepraszam za pewne odgłosy z tyłu, to moje dwa kocie futra tutaj rozrabiają zdrowo. To rozgrywka jednym z moich ulubionych czołgów, a w zasadzie niszczycieli czołgów, amerykański T-30. Ta rozgrywka była dla mnie na swój sposób specyficzną rozgrywką. Pierwszą taką, ale taką nadzwyczaj jak dla mnie dobrą. Ten, kto kiedykolwiek prześledził moje statystyki, no to już wie, że ja nie jestem super graczem, tak? No, gorąco. O, i tu właśnie myśmy przegapili ten moment. To był ten mój pierwszy strzał. 1800 punktów. 1800. Pierwszy strzał. Aż wszyscy byliśmy zdziwieni. Mój T-10, którego trafiłem. Ja, tam byliśmy, wow, lol. Bardzo mi przykro. No, nice shot, tak? Wszystkie te takie, no, względnie kulturalne, fajne takie, no, wszyscy mieli tę świadomość. To pierwszy strzał z przyłożenia, że tak powiem. Spokojnie podjechałem. Dalej próbowałem kontynuować tę rozgrywkę. No ale jak coś już ma obrotową wieżę i mieści na tych kosinicach, no schoj, to budzi się we mnie ta gorąca krew. No i efekt jest taki, że przegraliśmy. Choć początek mieliśmy niezły, 2-0. Już 2-2. Także no, trzeba mieć tą świadomość, że to jest team, to jest zespół. Bardzo często jest tak, że bardzo dużo graczy gra dla siebie, włącznie dla siebie. No, ja gram dla fanów. Chyba, że mam możliwość pogrania jeszcze z kimś. Bydło? Tutaj ewidentnie spróbowałem, no, ale to już troszeczkę przemodowuję. To jest T-39-155 mm. To już nie jest taki nic. Zobaczymy tutaj. Tutaj pojechałem za T-10, ale z lewej strony podejrzewam, że AMX CDC. No, co tej gaz był całkiem niezły, bo on jest szybko się chował, szybko wyjeżdżał, troszeczkę krwi nam napsuł. A potem został oczywiście już sflagowany, przestał liczyć się w grze. W każdym bądź razie do tego momentu jest 4-4, ja mam 1800. Bum! No i jakby to powiedzieć... 2400, tak, czyli za ponad 600. Punktów dostał i frag, tak, czyli już są dwa fragi, dwa strzały, jeden strzał, jeden frag. Oczywiście tam było pudło, no zupełnie, ale można było takie odnieść fajne. No ja tutaj troszeczkę niepotrzebnie się pchałem. Niestety nie sfragowałem go, bo on miał szansę, wiedząc doskonale, jak długo przeładowuje, że mogę tutaj bezkarnie przynajmniej 2-3 pestki sprzedać. To też uczynił. Co prawda patrzę na mapę taktyczną, ale gdzieś zaoferowany, uszczęśliwiony tym jednym strzałem za 1800, potem tym drugim fragiem, bo okazało się, że to był błąd. Jak teraz patrzę na mapę, w tym momencie gdzieś mniej więcej dokładnie zwróciłem uwagę na mapę, no i kicha. Nie widziałem tych wszystkich przeciwników. Bum! Kolejny strzał i kolejny frag. 7-8. Przegrywamy, tak? Tu jeszcze była ta bitwa do wyciągnięcia. Tu trafiłem, ale tak na styk. Teraz na szczęście. Ugrąc, że tak powiem, dokończył grę. Ja tu wyjeżdżam. Kolejny. No, to był właśnie ten. Dostałem oczywiście T-49. To no, tak? Wziąłem, że błędnie założyłem, że to T-49. A tam po prostu
Nie się uciekłem. I jeszcze oczywiście spokojnie. No to wystarczy się po prostu z prawej strony. O, temu czołgowi to ja nie miałem szansy przeciwstawić. Zła ocena sytuacji i po bitwie. A tak naprawdę myślę, że gdybym się bardziej przyłożył, to może byśmy ją tak czy siak przegrali. Ale innym wynikiem. Po prostu innym wynikiem. No, popatrzymy jeszcze troszeczkę na statystyki. Jak widać, konto premium. Zrobiłem te ponad 57 tysięcy. Pierwsze miejsce w teamie. 4 fragi. No i tyle. Do zobaczenia. Do usłyszenia.